Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Krótki fragment dzisiejszej dobrej nowiny, ale za to jak cenny dla nas, którzy każdego dnia sięgamy po Ewangelię i słuchamy słów Chrystusa. Jezus nazywa nas swoją matką i swoimi braćmi. To wielkie wyróżnienie i ogromny zaszczyt być w tak bliskiej relacji z Jezusem. Istotą życia chrześcijańskiego jest przecież słuchanie Jezusa i podążanie za Jego nauczaniem. Ewangelia Jezusa osiąga swój cel, kiedy jest przenoszona z papierowych stronic na żywy pergamin naszych serc. Wtedy właśnie staje się żywym tekstem, żyjącym w nas, a przez nas żyjącym w świecie. Nie tylko żyjącym, ale także lub przede wszystkim dającym życie. Dlatego ten, kto żyje dobrą nowiną na co dzień, staje się matką, wydającą ciągle na nowo na świat Jezusa, odwieczne Słowo Boga Ojca. Życie wypełnione Słowem Bożym i temu Słowu całkowicie poddane staje się płodne, owocujące w dobre uczynki i przemieniające wszystko wokół na wzór i podobieństwo Chrystusa. Ten, kto żyje zgodnie z zasadami ewangelicznymi, staje się krewnym Jezusa, Jego bratem lub siostrą. Dobra nowina upodabnia nas do Jezusa, daje nam podobieństwo do Niego, a nasze żyły wypełniają się i pulsują Jego Słowem. Czym więcej Ewangelii w nas, w naszym codziennym życiu, tym więcej Boga w tym bezbożnym świecie. Starajmy się coraz chętniej przyjmować Chrystusowe Słowo. Uczyńmy dla Słowa Bożego dom w naszych sercach i rozważajmy je każdego dnia, tak jak czyniła to Maryja, Matka Jezusa. Niech Słowo Boga nas przenika i przemienia.